lewo, chodź! Służba graniczna ma się zajmować.
czołem, panie ministrze! O dokonanie aktu otwarcia placówki proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pana Piotra Stachańczyka, prezydenta miasta Lublin pana Krzysztofa Żuka, komendanta głównego Straży Granicznej pana generała brygady Dominika Tracza, komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej pana generała brygady Jarosława Frączyka, panią Jolantę Szołno-Kogut, wojewodę lubelskiego oraz komendanta placówki Straży Granicznej w Lublinie, pana majora Piotra Dumicza. Prezentuj broń! Na prawo, patrz! Panie ministrze, zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Lublinie, major Straży Granicznej Rogala. Dziękuję. Panie ministrze. Pan komendant nas odprowadzi, bo komendant jest głównym celebrantem na placu. Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej. Pododdziały, spocznij! Na podstawie artykułu 6 ust. 2 punkt 1 i punkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej z dniem 1 września 2012 roku tworzy się placówkę Straży Granicznej w Lublinie obejmującą terytorialnym zasięgiem działania. Miasto Lublin, powiaty lubelski, lubartowski, kraśnicki, opolski, puławski, rycki, świdnicki, łęczyński. Panie prezydencie, panie komendancie, drodzy funkcjonariusze, szanowni państwo. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jest to bowiem uroczystość szczególna. Utworzenie placówki Straży Granicznej w Lublinie symbolizuje nowy rozdział w historii Straży Granicznej zapoczątkowany wejściem Polski do strefy Schengen. Panie ministrze,
Pani Wojewodo, Panie Prezydencie, Panowie Komendanci, Panowie Dyrektorzy Komendy Głównej i oddziałów, którzy wraz ze mną tutaj przyjechali, Panowie Dyrektorzy, Komendanci Służb, które z nami współdziałają na co dzień, funkcjonariusze i pracownicy Nadbrzeńskiego Oddziału Straży Granicznej, Szanowni Państwo. Uczestniczymy dziś w ważnym wydarzeniu w otwarciu nowej placówki Straży Granicznej w Lublinie. A minione lata to czas znaczących zmian wynikających zarówno z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jak i wejścia do strefy Schengen. Straż Graniczna w związku z nową sytuacją geopolityczną i nowymi zadaniami sprawnie się do tych zmian dostosowała. Prowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych było w tej sytuacji nieuniknione. W ciągu ostatnich lat, które były dla Straży Granicznej okresem dynamicznego rozwoju, formacja wykonała ogromną pracę. Dziś przygotowujemy się, tak jak wspomniał w swoim wystąpieniu pan minister, do zmian, dzięki którym możliwa będzie optymalna realizacja zadań. A w konsekwencji wewnątrz terytorium kraju musi nastąpić zmiana zarówno struktury, jak i ilości placówek. Zgodnie z aktualną koncepcją dostosowaną do realizacji zadań, placówki Straży Granicznej wewnątrz terytorium z założenia powinny znajdować się w miastach wojewódzkich. Ponadto z doświadczeń zdobytych po wprowadzeniu małego ruchu granicznego z Ukrainą wynika jasno, że istnieje realna potrzeba funkcjonowania placówek tak zwanej drugiej linii. Nowo powstała placówka Straży Granicznej w Lublinie spełnia oba kryteria i może stać się modelowym przykładem funkcjonalnych rozwiązań.
pododdział. Baczność! Na ramię! Broń! Za mną!